Zapolujmy na tych, którzy poddali się ciemności. Vayne, czyli nocna łowczyni z Demacji, którą ja zawsze sobie kojarzyłem albo z Bayonetą, albo z Blade'em, czyli łowcą wampirów z serii filmów o tym samym tytule, i rzeczywiście można w uproszczeniu powiedzieć, że w świecie Runeterry w Blade'a zamiast Wesley'ego Snipes'a wciela się Vayne. Bohaterka nieustannie ścigająca potwory, bez mrugnięcia okiem zabija i staje do walki z potężnymi kreaturami. Przynajmniej tak zawsze było. Lecz co tak naprawdę o niej wiemy? Poza tym, że lubi strzelać z kuszy. Witajcie moi drodzy, ja jestem Marwek, a dziś porozmawiamy o tym, kim jest Vayne w świecie League of Legends. I również ten materiał chciałbym zadedykować Neyrowi, dziękuję pięknie za naczelne menelo... mecenasowanie, chylę czoła nisko i serdecznie pozdrawiam. Przy Vayne warto by zacząć od tego, że to nie jest jej imię, a nazwisko. Shauna Vayne, nie mylić z Shaumą, która jeżeli spotkalibyśmy w Demacji, to powinniśmy de facto nazywać ją Panią bądź Lady Vayne, gdyż pochodzi ona z jednego z demacjańskich szlacheckich rodów o nazwie jej nazwiska. Podobnie zresztą jak Garen i Lux pochodzą z rodu Crown Guardów czy Obrońców Korony, a Jarvan z rodu Lightshield. W temacie jej wieku bohaterka nie powinna mieć jakoś strasznie dużo ponad 30 lat. Co wiemy o jej dzieciństwie? Akurat okazuje się, że tutaj wiemy całkiem sporo, co nie jest aż tak oczywiste w przypadku League of Legendsowych postaci. Była ona jedynaczką, jedyną córką szlacheckiej pary i rodzice wychowali ją bardzo dobrze, choć wtedy jeszcze młoda dziewczyna raczej dorastała samotnie. Czytała książki, uczyła się muzyki i zbierała owady, które znajdowała na terenach rodzinnej posiadłości. Choć jej rodzice w przeszłości sporo podróżowali, to po narodzinach córki osiedlili się w swej posiadłości i żyli, kochali i troszczyli się o córeczkę. Aż do jej 16 urodzin. Wtedy to młoda demacjanka wróciła do domu z bankietu i doświadczyła makabrycznego widoku. Zobaczyła piękną, ale jednocześnie złowrogą postać z rogami, która stała nad zwłokami jej rodziców. Oczywiście dzisiaj wiemy, że była to Evelyn i od tamtego momentu stała się Nemesis Vayne. Do tego jeszcze, zanim zniknęła, szyderczo uśmiechnęła się do 16-latki. Bohaterka, próbując zamknąć oczy ojca czy odgarnąć włosy matki, nie miała nic innego przed oczami jak uśmiech tej demonicznej istoty. Następne dni wytworzyły w Vayne ogromne pokłady nienawiści i żądzy zemsty na istocie, która zabiła jej rodzinę. Bohaterka oczywiście zgłaszała to do władz, ale nikt jej nie wierzył. Wszyscy twierdzili, że to co opowiada jest niemożliwe, no bo jak w teorii dobrze chronionej przez magię Demacji ma grasować demon mordujący jej mieszkańców? No, ja nie wiem jak, bo wcale nie robił tego Nocturne, wcale nie robił tego Fiddlesticks i najwyraźniej wcale nie robiła tego Evelyn. No ale co ja tam wiem? Ale dlatego generalnie nikt jej nie uwierzył, że obywatele Demacji czuli się bezpiecznie pod kątem zagrożenia ze strony demonów. I tak Shauna zaczęła trenować. Rozpoczęła naukę jak walczyć z takimi istotami. Zaczęła zgłębiać tajniki najciemniejszych odmian magii. Choć na własną rękę było to trudne i wiedziała, że potrzebuje nauczyciela. Za życia jej rodzice opowiadali jej historię o zrodzonych z lodu lub Iceborne'ach, którzy walczyli z wiedźmą lodu, czytaj Lisandrom, na północnych terenach Freljordu. Uznając to za szansę znalezienia odpowiedniego nauczyciela, wymknęła się z posiadłości i wyruszyła statkiem do mroźnej krainy, lecz młoda, wychowana w luksusie dziewczyna nie była zupełnie przygotowana na zagrożenia czekające na nią we Freljordzie. Wpadła w pułapkę i miała zginąć od lodowego trolla, lecz gdy ten miał na dziewczynie ucztować, jego czaszka została przebita włócznią, a jego ciało sturlało się do jamy poniżej. Tak Vayne poznała swoją mentorkę, która wtedy miała gdzieś między 35 a 45 lat, nie wiemy dokładnie, ale wiemy, że na imię było jej Frey. Ciekawe, że blisko tutaj do imienia Freya.
Niemniej mieszkanka Freljordu zaprowadziła Demacjankę do rozpalonego niedaleko ogniska i opatrzyła jej rany. Vayne dowiedziała się, że Frey całe życie spędziła na walce z mroźną strażą, gdyż sługi Lisandry wymordowały jej dzieci. Bohaterka, słuchając z zainteresowaniem, zaproponowała, aby ta przyjęła ją na uczennicę, lecz Frey nie zgodziła się. Wyczuła szlacheckie pochodzenie Demacjanki, wyczuła taki wpływ pieniądza, można powiedzieć, i stwierdziła, że nic z niej nie będzie. Oburzona Vayne wyzwała ją na pojedynek, gdzie w razie zwycięstwa miała zostać jej uczennicą, jeśli przegra, odegra rolę przynęty na sługi Lisandry. Vayne nie mogła zwyciężyć, ale była wielce zdeterminowana, przez cały czas pielęgnowaną w sercu chęć zemsty. Frey widziała opór i zawzięcie bohaterki, która cały czas podnosiła się i była gotowa do dalszej walki. Taki trochę Atreus z Demacji. No na pewno nie jest takim kozakiem jak Atreus. Frey wreszcie zgodziła się zostać nauczycielką, motywując to tym, że lepiej wyszkolić Vayne i zabić więcej potworów, niż do końca życia walczyć w pojedynkę i zabić mniej potworów. Kobiety zdecydowały się opuścić Freljord, udały się do Demacji i zamieszkały w posiadłości rodzinnej rodu Vayne. Tam spędziły ciężkie 2 lata skupione wokół treningów. Choć wchodząc w dorosłość, Vayne okazała się być piękną kobietą, gdzie pojawiło się wokół niej wielu kandydatów do zaślubin i zalotników, prawdopodobnie również ze względu na jej szlacheckie pochodzenie. Ta w ogóle nie była tym zainteresowana, skupiała się na niczym innym jak na treningu. Uczyła się podstaw czarnej magii, jak ją rozpoznawać, technik walki czy zaklinania bestii, choć w grze nie za bardzo jest to pokazane, prawda? Wiedzę chłonęła jak gąbka, choć była zaniepokojona nie wiedzą, skąd mentorka tą wiedzę i te wszystkie informacje posiada. Po 2 latach treningu, gdy Shauna miała już lat 18, zabiła swojego pierwszego potwora, który niepokoił podróżujących kupców w niedalekim lesie. I poczuła przyjemność i satysfakcję. Tak rozpoczął się kilkuletni okres, gdzie mentorka i uczennica podróżowały, polując na kolejne mroczne istoty, a relacja między nimi przybrała bardziej taką formę matki z córką. I w sumie poza tym, że obie podróżowały po Valoranie, to o tym czasie, o tych podróżach, za dużo, szczerze mówiąc, to nie wiemy. Żeby nie powiedzieć, że nic nie wiemy. Wreszcie do uszu łowczyń dotarła informacja o kulcie rogatego demona o wielkiej urodzie. Owy kult miał za zadanie przygotowywanie i składanie ofiar dla wspominanej rogatej istoty. Podczas podróży w stronę wzgórz, gdzie znajdowała się niby święta ziemia dla tych kultystów, kobiety zostały zaatakowane przez kapłana, który poważnie ranił Vayne swoim buzdyganem. Ta upadła, a Frey zawahała się co zrobić. Rzuciła przeprosiny w stronę Vayne, zamieniła się w ogromnego freljordzkiego wilka i była ona, jak określa się we Freljordzie, szamanką bądź zmiennokształtną, choć termin zmiennokształtnych raczej jest kojarzony z kultem i wierzeniami w Volibera. Odnośnie Frey nie jest to wszystko tak oczywiste. Wiemy, że była szamanką. Innymi słowy, odgrywa ona ogromną rolę w historii Vayne, jednocześnie pozostając dość zagadkową postacią. W każdym razie, Frey pod postacią wilka zmasakrowała kapłana i powróciła do ludzkiej postaci. Wiedziała, jaka jest Vayne, dlatego od razu zaczęła tłumaczyć bohaterce, o co chodzi. Zdradziła jej, że po śmierci rodziny została freljordzką szamanką, ściągając na siebie klątwę, która dała jej możliwość zmiany postaci we wspominanego wilka. Był to czarnomagiczny rytuał, ale zgodziła się na to, aby chronić Freljord i pomścić swoje dzieci. Vayne nigdy nie usłyszała całej historii z ust Frey, nigdy nie usłyszała kompletnego wyjaśnienia, gdyż w połowie zdania jej serce przeszył bełt. Wszelkie uczucia, jakimi Vayne darzyła mentorkę, zniknęły, gdy zatajenie prawdy wyszło na jaw. Frey upadając uroniła łzę, gdyż traktowała Vayne jak córkę, lecz córka tego nie widziała. W tamtym momencie ciepła więź dla Demacjanki po prostu zniknęła. I łowczyni stwierdziła, że czas kontynuować polowanie na demona. Innymi słowy i skrótowo, Vayne zabiła swoją mentorkę. I tym akcentem historia Vayne
się kończy. Lecz oczywiście to nie wszystko, co jest związane z jej fabułą. Oczywiście wiemy, że cały czas ścigała potwory i była bezwzględną łowczynią, aż do pewnego magicznego momentu, który stał się trójkątem bermudzkim fabuły ligi. Zrujnowanie. Wiemy, że spotkała Poppy i razem poszukiwały informacji o zakonie Strażników Światła. Niestety ten motyw został totalnie ucięty, jakby Riot nie do końca chciał go kontynuować, albo po prostu o nim zapomniano. Tak w trzech różnych wersjach historii. Przy Demacji bohaterka natrafia na Luciana i Sennę, decyduje się na dołączenie do Strażników Światła, otrzymuje pewnego rodzaju update w postaci podmiany broni na tą broń Strażników czy broń Sentinelów i walczy z resztą Strażników, z Mgłą oraz z Viego. Wszystko co wiemy o tym, co dzieje się po evencie, to to, że Vayne obejmuje status Strażniczki, której zadaniem jest trzymanie pieczy nad Demacją. Jak również, co zdradzają interakcje Sentinel Vayne, ta nadal pamięta o polowaniu na Evelyn. Niemniej Vayne zostaje taką pełnoprawną strażniczką, powiedzmy na pełen etat. I trzeba to powiedzieć, że motyw bohaterki został nieco, jakby to dobrze określić, mniej jednostronny pod kątem zabijania potworów. Mówiłem o tym sporo przy materiałach analizujących zrujnowanie, dlatego nie będę się tutaj po raz kolejny powtarzał. To co jest tutaj istotne, to fakt, że Vayne na klasycznym skinie jest to nieco młodsza względem fabuły Ligi bohaterka, a Sentinel Vayne to kanoniczna i aktualna wersja wyglądu postaci. Ostatnia rzecz w dzisiejszym kim jest, to oczywiście relacje bohaterki z innymi postaciami. I te relacje należą do jednych z najdziwniejszych ze wszystkich w League of Legends. Dlaczego jednymi z najdziwniejszych? No dlatego, że nie mają zbyt dużo sensu. Vayne spotkała postacie ze zrujnowania, oczywiście Viego, Thresha, Sennę, Luciana itd., itd. Tych postaci było dużo. Evelyn jest ogromną częścią jej historii, stanowi istotę odpowiedzialną za kompletną przemianę bohaterki. Jednakże według dostępnych informacji powiązani bohaterowie z Vayne to Vladimir, Warwick oraz Sion. I te powiązania nie mają żadnego potwierdzenia w fabule. Vayne w aktualnym kanonie nigdy nie spotkała żadnej osoby z tej trójki. Nie ma do nich żadnych interakcji, nawet nigdy nie miała nic wspólnego z rzeczami, które padają gdzieś blisko i które są związane w jakikolwiek sposób z bohaterami. Przynajmniej na razie. Zastanawiałem się, jak to jest. Trzy postacie, a bohaterka nie jest związana z żadną z nich? Tym bardziej, że Warwick również ma Vayne w powiązanych postaciach. Wszystko to wydawało się mega dziwne, ale nie byłoby w starym ligolegendowym lore. Tam Vayne, gdy bohaterowie jeszcze z różnych względów, z różnych motywów dołączali do League of Legends, by walczyć na polach sprawiedliwości za jakąś konkretną sprawę, Vayne nie podobało się, że bohaterowie iście wyjęci z horrorów, którzy poddali się złemu wpływowi magii, czy ogólnie blisko im było do potworów czy wszelkiego rodzaju demonów, walczyli obok niej w League of Legends. Zatem prawdopodobnie przez prawie 5 lat owe powiązania tutaj po prostu zostały. Bo to określenie pasuje zarówno do Vladimira, pasuje do Siona i pasuje oczywiście do Warwicka. Trochę słabo to wygląda, ale może Riot ma plany, aby nieco koncept postaci w przyszłości rozszerzyć. Zatem, moi kochani widzowie, to jest Vayne, bohaterka, która poluje na tych, którzy poddali się ciemności. Jeżeli chodzi o podstawowe informacje o postaci, bo o to chodzi właśnie w serii Kim Jest, to na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.